Cześć, witajcie, z tej strony Brawly, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Tekken 7, powracamy do rankedów i w tym odcinku zagramy sobie Brianem na prośbę jednego z widzów, także czemu nie? Powiem wam od razu, że jest to postać dla mnie kompletnie obca, dlatego że grałem praktycznie we wszystkie części Tekkena, czyli w jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę i siódemkę i nigdy nie miałem okazji grać tą postacią, co prawda w jedynce i dwójce tej postki nie było, ona dopiero doszła w trójce. Ale jednak, słuchajcie, postać jest mega trudna, dlatego że troszkę, no jak widzicie, 10 walk wygrałem. Musiałem sobie jeszcze ogarnąć na treningu, jak się dokładnie te kombosy wykonuje i są one mega dla mnie skomplikowane. No i mamy pierwszego przeciwnika, jest to Claudio, zobaczymy jak nam pójdzie. W ogóle jakieś lagi są, kurde, już mi się to nie podoba. O Jezus Maria. Jest źle, jest naprawdę źle, dlatego że są lagi i one są naprawdę wyczuwalne. O Jezus Maria, czemu mam takie lagi? No trzy kreski, ale się wyczuł, tak się to odczuwa, jakbym miał, kurde, dwie. Oj, spaliłem. Okej. Udało się go pokonać, zajebiście. To ta końcówka wyszła naprawdę świetnie. O Jezus. Nie, jak ja to spaliłem! God damn it. Kurwa! Sorry, sorry, ale to były, wiecie, no nerwy, nie? Wiadomo. Tak to w tej pieprzonej grze. No nie wierzę w to! Jeny. Jeszcze z takim leszczykiem przegram. Nie możemy dać się... No nie wierzę w to! Gadymy, co za popieprzona postać! Ona co chwilę to samo robi! Co za gnój! Jeżeli ja z nim przegram... Okej. Okay. Te lagi są wkurzające, naprawdę, no trzy kreski, a... Jakbym miał, kurde, trzy. A czy jakbym miał jedną, god damn. Wiem, co chcę zrobić. Fuck you! Okej, pokonaliśmy go. Biorę kogoś innego, bo te lagi mnie naprawdę strasznie irytowały. W ogóle też przeciwnik mnie irytował, on co chwilę to samo robił. Także no nie musiałem jakoś pod koniec się już nadwyrężać. Na początku, kurde, z mojej głupoty dawałem się, nabierałem się po prostu na to. Podchodziłem mu pod pod kombosa tak naprawdę. Tak wygląda kombos Briana. Naprawdę bardzo widowiskowy. Sorki. Ten ostatni punch jest fajny, dlatego że postać tak fajnie odlatuje. No i mamy większe szanse. Wpieprzyć naszą postać w ścianę. O, tak to nazwijmy. A wtedy możemy jeszcze troszkę więcej tego dipsa zadać. Dobra, niech mi znajdzie tylko przeciwnika. Może uda się wbić kolejną rangę, czyli Brawlera, ponieważ mam 5 wygranych pod rząd i to właśnie tą postacią. Także może być naprawdę kolejna ranga, na to właśnie liczę. W ogóle właśnie na 10 walk, 10 wygranych, przegrałem chyba 3 albo 4.
Ale wydaje mi się, że 3. Także naprawdę nie jest źle. Dobra, jak mi za chwilkę zaraz nie znajdzie przeciwnika, to zrobię krótkie cięcie i spotkamy się, kiedy już kogoś mi spotka. Także ZW. Okej, witajcie z powrotem. Znalazł mi kolejnego przeciwnika, jest to Lars. I powiem wam, że dawno nie grałem przeciwko tej postaci. O kurde, gramy o Brawlera! O kolejną rangę, zajebioza. Przy 12 wygranych będzie zielona ranga. To by było naprawdę coś pięknego. Koleś ma Grandmastera, 125 wygranych. No, mamy szansę. Powiem wam, że mamy szansę. Być może to będzie to 6 wygrana pod rząd Brajankiem. Także zobaczymy. Liczymy na to, że wygramy. A bynajmniej ja na to liczę. Także gramy o rangę, promo! Mam nadzieję, że nie będzie... Kurde, są lagi znowu i... Nie wiem, czy to nie jest przeze mnie. Kurwa. Oj, 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 oj. No nie, zostaw mnie, Mendo. Co? Shurikenem mnie rzucił, co za łajza. Ej, tego się nie spodziewałem, że to zrobi. Ja jeszcze z nim przegram, serio? To by było dopiero. No nie! Ja jeszcze myślałem, że mnie pokona, nie? Spodziewałem się, że tym ostatnim ciosem go wykończę. No nie, ale wyczuł moment, skubaniec. No, zostaw mnie! Czemu ja się nie wyrywam z tych chwytów pieprzonych? Kurwa! No nie wierzę w to. Okej, okay, mamy go. Ostatnia runda. Czy uda się wbić tą rangę cholerną? Wypierdalaj. Mamy Brawlera, zajebiście. Ta ostatnia runda to, była co, to było coś pięknego, nie? W ogóle kiedy nasza postać kiedy przerzuci naszą postać na lewą stronę, to już się gubiłem, już nie wiedziałem, jak się gra, dlatego że przyzwyczaiłem się grać po prawej stronie. Ale najważniejsze, że udało się pokonać Leszcza i wbiliśmy Brawlera. Ja cię kręcę. Coś pięknego. Dobra, to będzie ostatnia walka, słuchajcie. Zobaczymy, kogo nam tutaj dolosuje. Jakiego typa. Fajnie by było, gdybym też grał przeciwko Brawlerowi. To byłoby coś pięknego. Taka, wiecie, taka interesująca walka, powiedzmy, mogłaby to być. Na zakończenie odcinka. Mamy fightera przy jednej... Wow! Kurde, powiem wam, że pierwszy raz widzę taką rangę. Fighter przy
jednej wygranej. Także jego main postać z najwyższą rangą chyba będzie miał, wydaje mi się, Overlorda albo coś jeszcze wyższego. Ja pierdzielę, to może być naprawdę interesujące. Coś czuję, że dostanę po dupie od niego. Oho! Aj. Okej. Uff. Powiem wam, że movement ma naprawdę zajebisty. Ale na razie niczego w sumie nie pokazał. Jakby się gubił tą postacią. Widać, że gubi się strasznie. No, czy na moją korzyść, nie? Dobra. Nie wierzę w to. Okej. Nie wierzę w to. Ładnie. Pokazał pazur. No nie wierzę w to, że jeszcze z nim przegram. Dobrze gra tym Stevie, naprawdę. Z nim przegrałem! O jeny! Dobra, GG. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Jeżeli tak, łapkujcie, komentujcie. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków z Brianem, pisać. A ja się z wami żegnam. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć!